dlatego też jestem głodna, żebyśmy mogli razem się podbiegać. Na 400 metrów oczywiście. Tam 300 idzie, widzę. Tam idzie 300 mężczyzna, zatem tyle Iga Baumgart-Witan. Cały czas szybka, tyle Patrycja. Dziękuję bardzo. Wracać i wracamy do naszych komentatorów oczywiście. To jest pierwszy z dwóch biegów na 300 metrów mężczyzn, który zobaczymy. Jezeja Burs, Holender tutaj widzimy na pierwszym miejscu i także Francuz Kunta, taki pojedynek holendersko-francuski. Za tym duetem są reprezentanci Polski, no i najlepszy jest Francuz Mohamed Kunta, 27-latek, który lubi biegać i na 100, na 200, na 400 metrów, a dzisiaj lepiej to było, 300 metrów. Zupełnie w innych warunkach. No trzeba się teraz przebić przez ten mocny wiatr. Ruszył Zaleski, no i Kowaluk, ale Zaleski to taka Ania Kiełbasińska, chciałoby się powiedzieć, bo to przecież sprinter mocno tę ale pierwszą seczkę. Karol Zaleski. Brawo, odbiera ataki tamtego Limarwina Vonnevasi, także reprezentanta Arabii Saudyjskiej. Nie będzie łatwo. Burnett teraz przyspiesza, no i Burnett, Zalewski, ale Zalewski wygląda bardzo dobrze. Nic sobie nie robi z tego lejącego mu w oczy deszczu. Jest tu zdecydowanie najlepszy. Pytanie tylko, jak to będzie wyglądało pod względem czasu w tych arcytrudnych warunkach. Karol Zalewski 33:27, a więc no nieznacznie wolniej niż niedawno temu w Suwałkach. No w tych warunkach to chciałoby się powiedzieć, że bieg niesamowity Karola Zalewskiego, no bo właściwie już przestaliśmy wierzyć w dobre rezultaty. Najpierw przez ten wiatr przebijała się Ania Kiełbasińska, teraz Karol Zalewski.